Uwaga, uwaga, drodzy zebrani. W imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości witam serdecznie wszystkich Państwa na uroczystości przekazania i poświęcenia nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w OSP Niedźwiedź. Za kilka chwil będziemy świadkami przekazania i poświęcenia tego nowo pozyskanego samochodu pożarniczego. Klucze od pojazdu prezesowi OSP w Niedźwiedziu przekaże wójt gminy Niedźwiedź pan Janusz Potaczek. Prezes OSP klucze wraz z dowodem rejestracyjnym samochodu przekaże kierowcy. Kierowca uda się do samochodu, odpali silnik, włączy sygnały akustyczne i świetlne. No i wtedy już samochód będzie nasz strażacy. Bardzo prosimy księdza dziekana o poświęcenie samochodu. Módlmy się. Panie Boże Wszechmogący, Ty stworzyłeś świat i wszystkie żywioły. Ogień daje nam ciepło i światło. Służy do przygotowania pokarmu. Czasem jednak niszczy i dobytek niesie śmierć ludziom, zwierzętom. Pokornie Cię prosimy, pobłogosław ten nowy wóz strażacki, który służy do gaszenia pożarów, aby skutecznie powstrzymywał niszczące działanie ognia. Otaczaj opieką wszystkich strażaków, którzy będą posługiwali się tym sprzętem, niosąc ratunek bliźnim. Zachowaj ich zdrowiu. Wybaw nas od głodu, ognia i wojny. Spraw, abyśmy zawsze byli gotowymi nieść chętną pomoc naszym bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz bardzo prosimy pana wójta o przekazanie dowodu rejestracyjnego i kluczyków. Muszę sprawdzić, to jest 1690A, ten, tak? Prezesie, proszę, dowód rejestracyjny, niech się zdarzy. Teraz to przekazuje kierowcy. Kierowca udaje się do samochodu, na ile się nastąpi uruchomienie. Ładowali go? Dziękuję pana prezesa, wszystkich strażaków. Zapraszamy wszystkich gości do na dalszy ciąg uroczystości tej racji, że jest po prostu przeniesienia i łatwiej będzie cieple. Bardzo proszę. Muszę powiedzieć, że pan. Thank you.